Siemka, tu Jemka, witam was na kolejnym odcinku z Albiona. Jestem trochę jeszcze zakatarzony, ale już mi przechodzi, także zapraszam was oczywiście na codzienne live na Twitchu, macie link poniżej, i na codzienne giveaway na YouTubie. Macie proste zadanie, wystarczy napisać swój nick z Discorda poniżej i zostawić reakcję na odpowiednim kanale na Discordzie pod po prostu giveaway. A dzisiaj o czym chcieliśmy porozmawiać? O tym, że dramatycznie, po prostu totalnie dramatycznie spada lud PvE z aktywności, które nas najbardziej cieszą. W tym momencie to chyba są misty. I w tych mistach ostatnio obserwujemy gigantyczny spadek zarobków. Ale zapytałem, bo mogło być to moje subiektywne odczucie. Zapytałem, wszyscy potwierdzili, że ostatnio mniej bądź bardziej odkryli to, że loot z PvE niestety spadł. Do tego też zapytałem na przykład Asorina, który codziennie muci te misty na potęgę i też mówi, że no dużo, dużo mniej. Dodatkowo sam przecież robię ciągle te pająki, chociażby na Opence. Pamiętacie, był taki update, w którym napisali, że zabierają luta z niektórych aktywności i przenoszą go do pająków. Pająków w mistach. I faktycznie leciało wtedy 500 000, 1 000 000, 2 miliony z tych pająków. Teraz słuchajcie, święto lasu jest, jak wyleci wam więcej niż 100 tysięcy. Dosłownie. Ostatnio praktycznie za każdym razem, jak zabijam pająki, mam 100 tysięcy. No po prostu masakra. No masakra. To jakiś śmieszny loot jest. Do tego w dungeonach ze skrzynek, no też tak jakoś ten loot, nie wiem, o połowę do 1/3 w sumie chyba spadł. Bo z tego co pamiętam, to jak fioletowa była, to tak 1 000 000 był luźno na początku. Teraz, tak nie wiem, 200, 300 tysięcy czasem się trafi. Tak mniej więcej to jest. Oczywiście pomijamy te pojedyncze strzały RNG, ale słuchajcie, miałem też strzały RNG wcześniej, jak był loot, że z zielonej skrzynki wyleciały mi 4 miliony, no to sorry, nie? No teraz już takie rzeczy się praktycznie nie dzieją. Jest naprawdę gigantyczny, okrojony. Ale dobra, no spokojnie. To może być cały czas subiektywne odczucie. Może miałem pecha przez ostatnie 2 tygodnie i Asorin i w sumie wszyscy, których pytałem. Może wszyscy mieliśmy pecha. Ale zobaczcie, jak wygląda to w Corruptedach. Corruptedy, niegdyś PvE robiliście sobie tylko na skipa, akurat wtedy 4 miliony na godzinę można było luźno robić, nawet filmik o tym robiłem. 4 miliony silvera w itemach na skipie PvE. Teraz otwieram fioletową skrzynkę. Ja tam 50 tysięcy znaleźć umiem. Dosłownie. Tak to wygląda na tą chwilę. I czy poszedłem sobie na stalkery, czy poszedłem na slayery? Nie. Po prostu nie leciało. I może to jest w jakimś stopniu kwestia jakiegoś gigantycznego infame'u, ale tam bonus jest napisany od, wiecie, 0 do 100% bonusu, nie? Więc okej, okay, no ja miałem na przykład 60, 70 i co? Dalej mi leciało cały czas wielkie G. Więc sorry, bo to już od dawna. Na Corruptedach jest wiadomo, że tam od dawna jest po prostu zaorany, jeśli chodzi o te wszystkie skrzynki, prawda? No ale to też nie chodzi o same skrzynki, bo przecież jak zabijacie typa, to on też tak jakby dostajecie loot z jego skrzynki, w której też nic nie ma, nie? Czyli znowu nie dostajemy nic. Więc Corruptedy padły, jeśli chodzi o luta, w momencie kiedy pojawiły się misty. I te misty przejęły właśnie tego luta i tam naprawdę było go gigantycznie dużo. I dlatego Corruptedy poszły w obstawkę. I tak się dzieje. Tak się dzieje za każdym razem, kiedy pojawia się nowy content, który macie grać. To wtedy ze starego contentu wszystkie przedmioty są wyciągane. Nie, dobra, zostaje 10-20% lutu. Reszta idzie na nowy content. I w tym nowym contencie zarabiacie naprawdę fajny hajs. No, było tak, że dziabaliśmy sobie spokojnie 6 milionów na godzinę rochatynką, a teraz no już tak się zaczyna ciężko. Spada do 3 milionów, czasami 1 000 000 się zarobi, tylko jak jest gorzej, jak się nie podejmie jakichś fajnych przeciwników. Sprowadza się do tego, że te aktywności tak naprawdę przynoszą nam zysk tylko PvP. A co to jest zysk PvP? Powiecie, to jest zabicie kogoś, czyli zabranie mu przedmiotów, czyli jeszcze te przedmioty się trashują. Ostatnio trash rate jest naprawdę dużo, dużo większy. To też jest mocna sprawa.
Ale przejdźmy do tego. Zabieracie mu przedmioty, część z nich psujecie i jeszcze musicie je naprawić. Więc co? Albiona ucieka z Silver. I przedmioty, bo się niszczą. A nowe PvE no prawie nie wypadają. Więc na tych kontentach jest tutaj gigantyczny spadek. Nie wiem jak się na przykład na awalońskich dungeonach, czy coś leci. O, na awalońskich ścieżkach. Jeśli nie robicie tych złotych skrzynek, chociaż tych złotych skrzynek też czasami wielkie G poleci, ale no, ale przeważnie coś już z nich leci. Na solowych skrzynkach, kiedyś w awalońskich ścieżkach naprawdę dużo się dostawało kasiory. Po kilkaset tysięcy, teraz naprawdę też jest ciężko coś dostać. Naprawdę, jest giga ciężko. Także wszystkie te takie aktywności po kolei zostają nerfione, kiedy coś wchodzi nowego. No i teraz pytanie, co jest kolejne? Czy coś jest kolejne? Bo w sumie nie ma żadnej takiej gigantycznej aktywności zapowiedzianej, jaką są na przykład misty na tą chwilę. Ostatnia taka gigantyczna, która została wprowadzona, nie było tutaj żadnej informacji. Ten luz gdzieś został przeniesiony do Hellgate'ów? Nie wiem, Hellgate'y też trochę grałem i też lód był gigabadziewny. Dwójkowe oczywiście. Piątkowe, dziesiątkowe, nie wiem. Czy te wszystkie itemki zostaną przeniesione do grupowych aktywności? Takich właśnie, no z grupowek to nie wiem. Solówek też średnio leci. Czyli wszystkich takich solo contentów jest lipa. Ale na przykład chyba ze statików jeszcze dobrze leci w miarę. Tak, ze statików, ze skrzynek. Czy ten luz został przeniesiony do skrzynek, które są na Opence, które walczą gildie, do posterunków, do zamków? No nawet jeśli. Nawet jeśli ten luz został przeniesiony na wszystkie te aktywności grupowe, to jaki jest cel tego, żeby tak totalnie zgnębić wszystkie solo duo contenty pod względem PvE i luta? I to tak dość mocno w stronę contentów grupowych, bo te solowe duo zaczynają po prostu dla graczy PvE nie wystarczać, żeby mogli sobie zarobić na premkę. Tak, tak to wygląda na tą chwilę. Także jak uważacie, czy to jest spisek wielki albioński, czy to jest działanie na niekorzyść, czy dobrze, że tak robią, że tego luta przesuwają, ale z drugiej strony nie informują nas o tym. Po prostu z dnia na dzień leci gorzej i wmawiają nam, że to jest RNG. Nieprawda. Oni to po prostu przesunęli do innych kontentów. A jeśli chodzi o trash rate, zauważcie, ostatnio jest gigantyczny trash rate, czyli jak zabijacie typa, gigantycznie dużo przedmiotów się z niego psuje. Po prostu psuje. Więc wprowadzają tutaj bardzo dużo takich rzeczy, które powodują, że na tych kontentach, które są przez takich graczy jak my najczęściej uczęszczane, i spada ich wydajność, i zwiększa się ilość usuwanych przedmiotów z gry i silvera. Dlaczego tak robią? W sumie nie wiadomo. Premka trochę spadła z ceny, ale znowu zaczyna coś rosnąć, także nie cieszyłbym się tak bardzo. Z 21 spadło na 18, ale znowu mamy tutaj już w stronę 19 wędruje. I to było tak naprawdę w momencie, kiedy te przebudzenia się pojawiły, bo wtedy strasznie dużo silvera uciekło z gry. No nic, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, jak sami odczuwacie, czy Albion was ostatnio właśnie w ten sposób wykorzystuje, że zabiera wam coraz więcej przedmiotów, coraz gorzej wam się po prostu gra te solo duo contenty pod względem PvE. Czy okej, zgadzacie się z tym, tak ma być i niech wszystko przesuną na grupowe contenty, niech wszyscy grają tylko small scale, ZVZ, ewentualnie Hellgate'y dziesiątkowe, bo taki zawsze był zamysł Albiona. Tylko z jednej strony stawiają milion contentów dla solowych graczy, a potem im wszystko zabierają. Nie, nie macie luta, siema. Trzymajcie się, do następnego i zapraszam was na Twitcha.